Dokładnie, ale walczymy, żeby coś z tym się zrobić. Ja powiem krótko, stop pomówieniom, stop aresztowaniom, stop pomawianiu niewinnych ludzi przez nieprofesjonalnych urzędników. Chciałbym zaprosić teraz pana Ryszarda Bugajskiego, jeśli jest na sali, reżysera filmu. Panie Ryszardzie, zapraszamy. Jest pan Ryszard, idzie z prawej. Proszę bardzo. Chciałem podziękować za podjęcie tej tematyki trudnej i dołączył pan do nas dzisiaj oficjalnie do Niepokonanych, do akcji Stop Pomówieniom. Dziękuję pięknie. Ja się właśnie trochę jednak miałem pewne skrupuły, żeby stanąć w miejscu i przemawiać w miejscach, gdzie przemawiał Gomułka, Gierek, Jaruzelski, a nawet Leonid Breżniew. To rzeczywiście dziwne, ale no pomyślałem, że skoro Mick Jagger tutaj też mógł być i Rolling Stones, to ja też mogę. Proszę Państwa, ten film, który tutaj fragmenty widzieliście i to jeszcze takie bardzo surowe, bo tam nie ma dobrego opracowanego dźwięku, nie ma muzyki i tak dalej. Jest po prostu inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. To wszystko się zaczęło gdzieś w 2002 roku w Krakowie. Właściciele pewnej świetnie funkcjonującej dochodowej firmy zostali brutalnie aresztowani przez oddział antyterrorystyczny o świcie, skuci, rzuceni na ziemię, ich dzieci małe, kilkuletnie, przydeptane butami policji w ogóle, no po prostu potraktowano ich tak, jak tu trochę to widać na tym filmie. I ci ludzie spędzili w więzieniu no, niemal rok. Ich firma została zniszczona, rodziny rzeczywiście w traumie, rozbite. Jeden z tych ludzi próbował popełnić samobójstwo, zresztą wielokrotnie. To wszystko jest prawda, ale też można by powiedzieć, no taki jeden wypadek to się może rzeczywiście zdarzy, czy warto o tym robić film. No ale scenarzyści tego filmu, Mirosław Piepka i Michał Pruski, stwierdzili, że około 20-30 takich wypadków znają bardzo podobnych, że to nie jest zjawisko odosobnione, to jest po prostu dość powszechne w tym kraju. Więc to już jest warte filmu i dlatego ja się tym zająłem. To znaczy, został napisany scenariusz, jak wiecie Państwo zapewne, wszystkie właściwie scenariusze są wysyłane do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej celem sfinansowania, bo taki jest po prostu, są procedury, takie są warunki polskie. No tam mimo bardzo dobrych recenzji różnych fachowców, reżyserów, scenarzystów, dyrektor Instytutu nie dała nam pieniędzy na to, no twierdząc, że nie ma, że dla nas nie starczyło tych pieniędzy. W związku z tym, no właściwie film nie mógł powstać. Film właściwie nigdy by nie powstał, gdyby nie to, że no właściwie Business Center Club zaczął tę ideę, spopularyzował poprzez różne swoje publikacje oraz na przykład przez poradnik handlowca, biznesmen.pl, gdzie przeczytali o tym biznesmeni, przedsiębiorcy, no wy Państwo tutaj siedzący. I jest to po prostu pierwszy niekomercyjny film w Polsce, który został całkowicie sfinansowany z prywatnych pieniędzy obywateli. Chcę właśnie podziękować za to, być może tutaj są nawet wśród Państwa ci, którzy dołożyli się do po prostu produkcji tego filmu. Tylko no, smutną rzeczą jest to, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy dali na to pieniądze, prosili, błagali producentów, żeby ich nazwiska, ich nazwy, ich firm nie zostały w ogóle na filmie ujawnione. Po prostu boją się. Boją się, że
nie wiem, no, prokuratura czy urzędy skarbowe, kiedy zobaczą, że oni sfinansowali taki film, który no, jest jakby bardzo krytyczny wobec tej rzeczywistości, wobec tych dwóch urzędów właśnie, prokuratury i urzędu skarbowego, poniosą jakieś konsekwencje. No to jest bardzo smutna rzeczywistość. Przyznam, że to mnie najbardziej przygnębiło z tego wszystkiego, bo to znaczy jest strach, taki strach jak był jeszcze, ja pamiętam, za komuny, kiedy ludzie robili różne rzeczy, konspirowali. Wydawali pisemka podziemne, robili różne rzeczy, tylko no nie mogli ujawnić swoich nazwisk, no bo by po prostu ponieśli konsekwencje, więc ta mentalność pozostała. To znaczy ja nie sądzę, żeby ktoś tutaj naprawdę z tych, którzy te pieniądze dla naszej produkcji dali, poniósł jakieś konsekwencje. Jestem na tyle optymistą jeszcze, że uważam, że jednak w demokratycznym państwie są pewne mechanizmy, prasa, radio, telewizja, wolne, niezależne, które mogą taki wypadek jakoś napiętnować, ujawnić. Ale chcę tutaj no, tylko tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. Zobaczycie Państwo film na jesieni, ale jakby powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo też takie optymistyczne, podnoszące na duchu wydarzenie, że ludzie właśnie z prywatnych pieniędzy finansują dzieło sztuki. To się w Polsce właściwie nie zdarza. No w Polsce polskie państwo niestety nie popiera sztuki. No owszem, buduje stadiony tutaj, ale z samej piłki nożnej kultura nie powstanie. Warszawska Opera Kameralna, która potrzebuje no, maleńkich pieniędzy w stosunku do tego, ile kosztuje na przykład stadion, w ogóle zostanie zlikwidowana. Więc siła jest w nas, to znaczy w obywatelach, zwykłych ludziach, którzy będą po prostu wspierać kulturę. I wydaje mi się, że ten 1%, mityczny 1% na kultury, który ma być kiedyś w przyszłości z polskiego budżetu przeznaczany na kulturę, no to jeszcze dość odległa chyba jest sprawa. Na razie tylko my sami musimy po prostu o siebie zadbać i ta cała konferencja jest dowodem, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Dziękuję.